Cześć, z tej strony Janek, Brygada Bagieniaki. Jesteśmy u mnie w laseczku na pograniczu Polanykę, tam już widać. Jest 15 marzec. Śnieg gdzieniegdzie. Strasznie mokro, pochmuro, wilgotno. Ale tak jak w temacie, dzisiaj porozmawiamy o absolutnym klasyku, czyli Nożu Wikingów. Można go tak nazwać. Roboczo. Brutus nic nie nagra na ten temat. Mało tego, na internecie też nie ma, na polskim YouTube nie ma nic o tym nożyku, więc czemu by nie? Czemu by nie nagrać? Ale nie lubię tak nagrywać sobie, jak jest zimno, chłodno i nieprzyjemnie. Rozpalę ogień. Mam tu trochę krzaczorów. Nie ma zagrożenia pożarowego. Jestem u siebie. Mogę palić. Nie będzie to jakieś kolosalnie wielkie ognisko, ale jakieś takie, żeby nam się mile spędzało czas. Za chwilę zaczynamy. Możecie mi wierzyć lub nie, ale dzisiaj są ekstremalnie trudne warunki do rozpalenia ognia. Naprawdę ekstremalnie. Ekstremalne. Wszystko jest mokre. Ten śnieżek leżał po prostu na tym. Padał wilgotne powietrze. Trzeba się naprawdę natrudzić, ale się udało. Stąd też moje obuwie, takie ekstremalne też. Filcaczki. Bo jest pogoda pod psem. Silny wiatr i strasznie wilgotno. Ognisko nam się pięknie rozpaliło. To teraz możemy pogadać. Co ja wam miałem pokazać? Otóż miałem wam pokazać takie coś. Tylko, że to pokrowiec to mi Brutus uszył do innego noża. Ale ten mi się tutaj ładnie wpasował z pochewką. Już zaraz wam pokazuję i objaśniam, co to jest. Zimno dzisiaj. Patrzcie, mora. Zwykła nasza mora nazywa się tak. Dwójeczka. Jest większa od klasyka jedynki. Nie wiem, ile tam centymetrów. Można sobie sprawdzić. W każdym bądź razie nożyk wygląda tak. Wczoraj miałem wcześniej taką morę, oczywiście, że miałem. Ale wczoraj zamówiłem sobie drugą. Tam to gdzieś przehandlowałem. Zobaczcie. To tak wygląda. Złapie się ostrość. O. Karbon, czyli stal węglowa. Zwykła mora. Taka jak mieli najprawdopodobniej Wikingowie. Drewno, stal. Proste. Prostota, piękno, wykonanie. I zobaczcie. Nie będę tutaj ciął kartek, bo wiadomo, wyjęte prosto z pudełka gwarantuje wam ostre jak brzytwa. Dlaczego wolę w drewnie na przykład, a nie taką morę jak tu wcześniej, w plastiku, to też jest stal węglowa. Otóż drewno, jak się bierze, no teraz jest w rękawicach, ale jak się bierze w ręce, ono jest ciepłe, a plastik jest zimny. Od razu się bierze takie przyjemne, no to jest moje i tylko moje zdanie. Słuchajcie, co to jest stal węglowa, no to już większość wie, tam Brutus jest specem, także zapraszam na jego kanał, on tam opowiada o tych nożach fajnie. Brutus Bagieniak na kanale YouTube.
On wam wyjaśni tam wszystko, co to tam. Ja tylko wiem o niej tak, że to jest ostrzy typu drop point, szlif na zero, zwykły skandynawski. I czym się różni stal węglowa od stali nierdzewnej? Otóż stal węglowa po pewnym czasie robią się na niej takie wżery. Widzicie? Ten nóż jest czyszczony, ale te wżery pozostają i ona normalnie rdzewieje. Tym się różni stal węglowa, czyli carbon steel, od stali nierdzewnej, czyli jak tam się nazywa, już nie pamiętam. Dobra, mniejsza większość. Przychodzi to do was w takiej oto pochewce plastikowej. Ta pochewka jest na wcisk. Leciutko się wciska, ale naprawdę trzyma bajer. Ja to mówię, zamontowałem sobie do takiej puchwy, którą mi też Brutu zrobił. Ona tu pięknie mi siedzi. O, na wcisk. Widać, widać? Moją nóżkę. I mogę ją sobie wyciągać. A tutaj nie po to przyszedłem, żeby wam tam ciąć karteczki i tak dalej, tylko pokazać ją w akcji. Wymyśliłem coś takiego. No nie będę tutaj jadł, bo niedawno miałem obiad, to się najadłem. Ale dużo osób używa tego do przygrzewania lub gotowania potraw w terenie takiej rzeczy. I tam nieraz widuję sytuację, że stawiają to przy ognisku, czy trzymają na patyku. A ja dzięki mojemu nożykowi zrobię do niej taki dings. Oczywiście to jest stary patent bushcraftowo-survivalowo-wikingowski. Jak przy pomocy tego noża zrobić do takiego garnka stojaczek. Potrzebny nam będzie rozwidlony krzaczor. Najlepiej żyjący, dlatego że to będzie blisko ognia. Ta część, żeby nam się nie swajczyło, i kawałek zwykłego patyka. Jak to mawia dziadek Pawełek, metodą rosyjskiego naukowca Kciukowa zarabiamy w ten sposób nasz kijaszek. To jest drewno, jakiś krzaczor, bardzo twardy i oczywiście zielony, rosnący, czyli nie jest takie coś prostego do wykonania dla noża, który nie jest ostry, więc nóż musi, pamiętajcie, zawsze musi być ostry. O. Robimy taki łoto schodek. Takich schodków robimy kilka. No to wiadomo. Różnie nam ta zupka na różne wysokości będzie się gotowała. W zależności, co chcemy ugotować. Czy na mniejszym ogniu, czy na większym. Proszę bardzo, on wchodzi, ten nożyk, jak w masełko. Nic nie muszę tutaj za dużo siły przykładać. Chodzi jak żyleta. Kurczę, nie widzieliście tego. To jeszcze raz pokażę. Metodą Kciukowa. Normalnie wchodzi jak w masło. No myślę, że 4 wystarczy. I teraz obcinamy końcóweczkę. Uważajcie na paluchy.
Wszystko co robicie nożem, zawsze róbcie od siebie. I mamy taki kijaszek. Teraz z drugiej strony robimy ten haczyk. Na samym dole robimy z drugiej strony. Tylko że o, z tej strony. Tak? Nie, z tej, z tej. Pod lekkim kątem, żeby nam się nasz garnczek na tym trzymał. O, to ma wyglądać mniej więcej tak. Może byśmy sobie swobodnie zawiesili. Ja poruszę to sprawę, tak, ale jak będzie sobie wisiało, to nie spadnie. I teraz jak już mamy taki kijaszek, z tej strony mamy tak, to z drugiej chodzi o to, żeby go przyczepić, prawda? Wyżej, niżej, jak nam pasuje. Teraz ten kijek główny, który nam będzie trzymał tamte urządzenie, ostrzymy. Zobaczcie, jak to pięknie idzie tym nożykiem, jak w masełko. Ciach. Tak robimy, żeby on był, tak wyglądał. Taka łódeczka. No i teraz, proszę bardzo, widać mnie przy ognisku, ten kijaszek. Wbijamy. Widać czy nie widać? Bo ja to nie widzę. Bity jest? Bity. O, proszę bardzo. O, tak będzie lepiej widać. Wbijamy. Ten wbijamy gdzieś z tyłu. Wiadomo. To może być wyższe i powinno być wyższe, ale mi się tak na szybko wystrugało. Proszę bardzo. Zakładamy. I zakładamy. Uwierzcie mi, to nie spadnie. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z bliska. Zobaczcie, to jest nieobciążone, to jest puste. To ma wyglądać w ten sposób, jak będzie, można jeszcze tam ten klinik wyrównać. Zaraz to zrobię, momencik. Dwa cięcia i wychodzi takie tuż, o takie, o. Chodzi o to, żeby to ładnie nam jedno w drugie zachodziło. Teraz wieszam nasz garnuszek. O! I to już dolega jedno do drugiego. I na ognichu nam się podgrzewa. Można regulować. Tak jak mówiłem, wyżej, niżej. Nie ma problemu. I to ja to robiłem może z 5 minut. Może nawet nie. Tak to wygląda. Tu wbity. Ten dwójnóg może być wyższy. Może takie małe ognisko jak tutaj, to jest idealnie teraz. I to wszystko dzięki naszemu nożykowi. Na podsumowanie, no co wam mogę powiedzieć. Super nóż. Zwykły stal, drewno. Prostota. Robi swoją robotę świetnie. Nie jest to jakieś tam strasznie do batonowania takich rzeczy. To się nie nadaje. To jest za delikatne. Z obozu do takiej pracy, jak tu widzieliście, zrobić ognisko, zrobić sobie jedzenie. Oczywiście nie polecam też kroić tym nożem pomidorów albo innych takich cytryn. Bo momentalnie on tam się zbrzydnie, że tak powiem. Zrobią się na nim żery. Ale to jest stal węglowa.
to jest wpisane w tą starą. To jest właśnie taki nożyk do drewna, do pracy w obozie, do przecinania lin, do wszystkiego, ale do jedzenia go nie polecam. No, mięso oczywiście można sobie spokojnie kroić, no i wymaga czyszczenia. Po każdym takim przejściu będzie widać, no złą postrość. Po każdym takim przejściu trzeba ten nożyk dokładnie wyczyścić i zrobić taki numer, że tu mam tej oliwiareczce do broni olej lniany. Przydał mi się dzisiaj do rozpalenia ogniska, bo fajnie się pali. I w tym oleju lnianym, jak zarówno rękojeść, jak i ostrze konserwujemy. Jak się zabrudzi, jak takie rzeczy są, te wrzery się zaczynają pojawiać, zwykła pasta polerska, taka jak do samochodu, czyścimy. Już jest znowu ładny. Ale pamiętajcie, z wiekiem, no nic na to nie poradzicie. To jest wpisany już ten rodzaj stali. Ona się zrobi taka. Pojawią się wrzery, o tutaj dokładnie widać, pojawią się wrzery, to jest nóż, który się już raz powtarzam, wikinga, taki ma być, stal i drewno, prosty, funkcjonalny. Dzięki wielkie za uwagę, kłaniam się nisko, gaszę ognisko, Janek, Brygada Bagieniaki, cześć.